To już czwarte biuro poselskie w naszym mieście. Otworzył je poseł Stanisław Żmijan z Platformy Obywatelskiej. Te, które istniały wcześniej, to biuro poselskie posła Sławomira Zawiślaka z Prawa i Sprawiedliwości, posła Jarosława Sachajko z partii Kukiz 15 i posłanki Kornelii Wróblewskiej z Nowoczesnej. Od poniedziałku zatem mamy w Zamościu biura poselskie czterech najpopularniejszych partii w Polsce. Idea stworzenia biura poselskiego wiąże się z ułatwieniem wyborcom kontaktu z posłem. Biuro takie może być wykorzystywane do organizowania dyżurów poselskich czy udzielania porad prawno-administracyjnych interesantom. Na utrzymanie biura poseł otrzymuje określoną kwotę, która jest przeznaczona na czynsz, telefon oraz opłacanie pracowników biura. Chcemy zwiększyć obecność parlamentarną, a tak naprawdę oczywiście obecność Platformy Obywatelskiej w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Jak tłumaczy poseł Żmijan, jego działania są reakcją na nową sytuację polityczną w Polsce. Przeorganizowałem swoje biura poselskie, wszystkie po tych wyborach w nowej sytuacji. Doprowadzałem do całkiem dobrego funkcjonowania Białej Podlaskiej, tam przecież mieszkam. Teraz chcemy taki poziom osiągnąć w Zamościu. Na końcu spróbujemy jeszcze także przeorganizować i uczynić lepszą pracę także w Chełmie. Mam zupełnie inne poglądy, jestem popierany przez PiS i moje poglądy są bardzo bliskie Prawu i Sprawiedliwości, ale pan poseł Żmijan, od wielu lat mi znany prywatnie, jeszcze z czasów pracy w Białej Podlaskiej, on rzeczywiście dobrze działa jako parlamentarzysta dla swojego regionu i pomimo tych różnic politycznych zawsze będę starał się z nim współpracować, bo dzięki niemu wiele infrastrukturalnych projektów czy pomysłów dla naszego regionu się udaje i no, trzeba z tego korzystać, to nie ma się co obrażać. Trzeba współpracować. Nowo otwarte biuro poselskie znajduje się na Starym Mieście przy ulicy Ormiańskiej 3.